Donald Tusk spotkał się z prezydentem Zełenskim. Te same słowa, te same deklaracje. Polska będzie ze wszech miar i ze wszystkich sił wspierała walkę Ukrainy, bo to jest w tej chwili rzecz dla Polski najważniejsza. To znaczy, że wsparcie Ukrainy jest ważniejsze od polskiego rolnika. Wspieranie Ukrainy jest ważniejsze od kolejek w szpitalu, które się wydłużyły. Czyli w zasadzie, jak rozumiem, w tej chwili Platforma ogłosiła koniec polskiego państwa po to, żeby doprowadzić do tego, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. No, nie ma żadnej partii, która mówi nie wobec wyjazdu Tuska czy Kaczyńskiego na Ukrainę i propozycjom, że zrobimy wszystko za cenę własnej wolności, byle Ukraina weszła do Unii. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w Polsce nie może pojawić się siła polityczna, która by realnie kontestowała to, co my nazywamy tutaj systemem. Ta nienawiść, którą pan w telewizorze ogląda, to są świnie, te same ryje od lat, z tych samych list partyjnych i one się gryzą po uszach, bo któryś chapnął większy stołek, większy kawałek ziemniaka tłuczonego. Za 3 lata praktycznie zniknie obrót gotówkowy w Unii Europejskiej. Mam wiele powodów na nie i jestem ogromnym zwolennikiem polexitu, natychmiastowego. Ratuj się kto może i uciekaj stamtąd, człowieku. Halo Szczecin. Bardzo dawno nie byłem w Szczecinie, bo akurat mam daleko. I nie ma z Kociewia porządnej drogi w poprzek Polski, żadnej autostrady. Więc przepraszam Szczecin, że dawno nie byłem, ale będę w kwietniu, 19 kwietnia w bardzo dużej sali, wszyscy wledzą, występuję z najnowszym programem stand-up, czyli komedia, u mnie czysto, może każdy przyjść, żadnych świństw ani przekleństw nie będzie na moim występie, za to będzie śmiesznie przez 2 godziny. Trudne dzieciństwo w Szczecinie, 19 kwietnia, a bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL, a reszta szczegółów na mojej stronie www.cejrowski.com. Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie. Wojciech Cejrowski na prerii amerykańskiej. Na prerii amerykańskiej, czyli wszystko po staremu w pewien sposób, przynajmniej jeśli chodzi o geografię. I mam wrażenie, że równie po staremu wszystko jest w układach między Polską a Ukrainą, albo między Warszawą a Kijowem. Odwiedził Kijów Donald Tusk. Spotkał się z ukraińskimi politykami, z prezydentem Zełenskim się spotkał i mam wrażenie, jakby wszystko zostało po staremu. Te same słowa, te same deklaracje, te same opowieści. No, dwie najważniejsze, że Polska pod każdym aspektem zrobi wszystko, żeby Ukraina jak najszybciej weszła do Unii Europejskiej i druga teza, czy drugie twierdzenie Donalda Tuska, że Polska będzie ze wszech miar i ze wszystkich sił wspierała walkę Ukrainy, bo to jest w tej chwili rzecz dla Polski najważniejsza. No właściwie wypisz, wymaluj, to samo mówił Mateusz Morawiecki, to samo mówił Jarosław Kaczyński, to samo mówił Andrzej Duda. No Andrzej Duda to nawet to samo powiedział, bo akurat był szczyt w Davos, gdzie on zorganizował takie śniadanie, no gdzie właściwie dokładnie tymi samymi słowami, co Donald Tusk mówił. Więc może cała ta wielka walka polityczna, tak niektórzy, która sprawia, że tyle emocji jest po obu stronach i jedni drugich oskarżają o zdradę, o to, że ci są zdrajcami albo ci są zdrajcami, a jak przyjdzie co do czego, to wydaje się, że w tej tak kluczowej kwestii mówią dokładnie tym samym językiem. Nie ma pan wrażenia, że to jest takie teatrum trochę? No, o tym, że to jest teatr polityczny, scena polityczna, jak to w teatrze, że jest teatr wojenny, to już gadaliśmy parę razy, że to jest wszystko jakieś dla gawiedzi, jakieś dekoracje, coś nam pokazują, a z tyłu sklepu się zrobi interesy. Naszym kosztem, czasami jesteśmy takim kosztem, że jesteśmy mięsem armatnim, bo ktoś nas wysłał na wojnę, a jest dogadany z tyłu tam z Putinem na różne sprawy i rozgrywają resztę świata. Ja bym przyjął, że wszyscy politycy, którzy krzyczą o zdrajcach, mówią prawdę. To jest takie chrześcijańskie podejście, dopóki nie udowodnię, że on kłamie, dopóki się rzeczywiście nie przekonam, że facet kłamie, to zakładam, że mówi prawdę. No więc zakładam, że kiedy Jarosław Kaczyński mówi o Tusku, że to jest kłamca i zdrajca, to że Jarosław Kaczyński mówi prawdę. Do tej pory nie przekonałem się inaczej, ale zakładam też, że kiedy Tusk mówi
o Kaczyńskim, że to jest zdrajca, no to zakładam też, że Tusk mówi prawdę, dopóki się nie przekonam, że mówi inaczej. W przypadku Ukrainy przekonałem się, że obaj mówią prawdę. Bo jakżeż może premier Rzeczypospolitej czy przywódca państwa mówić, że nie ma ważniejszej sprawy dla Polski i Polaków niż wsparcie Ukrainy. To znaczy, że wsparcie Ukrainy jest ważniejsze od rolników polskich i tego zboża, które najechało Polskę. Ważniejsze jest od jajów i innych produktów rolnych. Wspieranie Ukrainy jest ważniejsze od polskiego rolnika. Wspieranie Ukrainy jest ważniejsze od kolejek w szpitalu, które się wydłużyły. No, wszystko jest ważniejsze, skoro on mówi, nie ma ważniejszej sprawy. To ani szkoły nie są ważniejsze, ani stan dróg w Polsce, ani stan polskiej gospodarki, ani Polacy nie są ważniejsi dla Donalda Tuska od wspierania Ukrainy. Oczywiście no, on prawda. Tylko takie słowa mówi, ale trzeba no, się słów czepiać. No, trzeba się czepiać, bo tak naprawdę co mamy do oceny? Mamy do oceny to, co oni deklarują i na tym się musimy opierać. Tu mnie jeszcze jedna rzecz też uderzyła a propos tej Unii Europejskiej. Mianowicie no, sytuacja, w której polski premier deklaruje, że wsparcie dla wejścia do Ukrainy, do Unii Europejskiej, chociaż wszystkie analizy wskazują, że wstąpienie, gdyby to jest niemożliwe moim zdaniem z powodów, nazwijmy to, toczącej się na Ukrainie wojny, ale załóżmy, że nagle to, nie wiem, ta wojna się, no dobrze, kończy się ten konflikt, ale kończy się konflikt, Ukraina nagle się w Unii znajduje, europejskiej. Wszystkie analizy pokazują, że dla polskiego rolnictwa, dla polskich firm będzie to miało fatalne, katastrofalne skutki. Tymczasem premier, no ni z gruszki, ni z pietruszki, nie uzasadniają w Polsce, na czym polega nasza korzyść, deklaruje takie rzeczy. To znaczy, tak jakby polskie interesy, zresztą jak mówię, to niestety pod tym względem mówi dokładnie to samo, co jego poprzednicy, no były gdzieś tam w ogóle na marginesie. To się w ogóle nie liczyło. Ważniejsze jest coś innego, ważniejsza jest jakaś idea. I to wszystko jest. I to wszystko są ludzie wybrani w demokratycznych wyborach i uważają, że oni reprezentują polskie państwo. Ja to pan gada pan głupstwa dzisiaj. W jakich demokratycznych? Jakie w Polsce są demokratyczne wybory, jak są listy partyjne? No to nie są demokratyczne. To nie ma. Dobrze, to okej. Jaki znowu naród wybrał? Jaki wybrał naród? Miał pan wpływ na to? Jakikolwiek? Czy miał pan wpływ na wybór premiera? Jakikolwiek? Nie miał pan żadnego wpływu na wybór premiera Tuska, bo oni sami siebie wybierają w Sejmie. To nie jest to w ogóle, gdzie demokracja i gdzie wolne wybory. Dobra, nie chcę wchodzić w kwestię okręgów jednomandatowych, sposobu liczenia głosów i tak dalej. No dobrze, powiem tak. Miliony Polaków wzięły udział w głosowaniu, co do tego się zgadzamy. I zagłosowały na nie wiadomo kogo. Nie, ale chcę powiedzieć, że właśnie w tych okazuje się, że w tej sprawie tak naprawdę te miliony zagłosowały wbrew swojemu interesowi, bo jedni i drudzy powtarzają dokładnie to samo, czyli to prowadzi nas do przekonania, że ten system kompletnie nie funkcjonuje, bo on kiedyś miał służyć temu, żeby bronić interesu i korzyści narodu, a w zasadzie się okazuje, że to nie ma żadnego znaczenia. Mam tutaj fajną kartkę, ktoś przysłał, jak nas Ukraina ubogaciła. I najpierw przeczytam, a potem pokażę. Otóż na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Służba zdrowia na Ukrainie jest jaka jest, ja nie wiem dokładnie jaka, ale też w statystykach ONZ-u na przykład Ukraina jest głównym zarzewiem AIDS w Europie. W żadnym innym kraju tyle nie ma. I teraz przyszły zachorowania na choroby weneryczne w Polsce. I jak porównamy rok 2021 z 2023, to mamy skok. Nie pojawił się żaden inny czynnik poza grupą imigrantów ogromną, która przetoczyła się przez Polskę i część została. Chyba większość. Otóż zachorowania na kiłę w 2021 roku 429. Przez cały rok w całym kraju. W roku 23, który właśnie minął, 1430. Czyli o 1000 zachorowań więcej. Rzeżączka. Było 100 przypadków w 21 roku,
ponad 700 w 23. I jakaś trzecia jeszcze, nie padaje nazwy. No to, 94 to przypadki w roku 21, 236, kiedy już mieliśmy tę ogromną masę imigrantów z Ukrainy. Wie pan, ja się na ten temat nie wypowiadam, bo na razie to jest to, co pan mówi, to jest taka spekulacja, nie mówiąc o tym, że te liczby nie są wielkie. No taka jest prawda, nawet te podwyższone nie są wielkie. No zaraz. Nie, bo nie są wielkie liczby. To, proszę pana, nie zbadano AIDS. A ONZ, WHO, inne organizacje wskazują od lat na to, że na Ukrainie z tym jest kolosalny problem i to jest kraj, który ma najwięcej tej choroby ze wszystkich krajów europejskich. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. No dobrze, ale jak mówię, wciąż nawet te liczby, które pan podaje, powiedzmy sobie szczerze, to nie są liczby szokujące, bo to jest tam kilkaset przypadków, może 1000 przypadków. To jest oczywiście niedobrze i znacznie więcej. Mnie znacznie bardziej szokuje to takie podejście, mówię teraz właśnie o Tusku i o rządzie, że my pod każdym względem będziemy wspierali to wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. No przepraszam, wiadomo już, że ewentualnym, albo inaczej, kluczowym warunkiem przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, wyraźnie mówią o tym Niemcy i Francja, jest rezygnacja z prawa weta i totalna federalizacja i centralizacja Europy. Czyli w zasadzie, jak rozumiem, w tej chwili Platforma ogłosiła koniec polskiego państwa po to, żeby doprowadzić do tego, żeby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. Przecież no, to jest... Przecież mnie to bardziej szokuje niż te dane, które pan podaje. Ale to by to starzyzna pana szokuje. Ja. Kiedy Donald Tusk dawno temu mówił na temat patriotyzmu, że to jest rzecz już na dzisiejsze czasy nieaktualna. Bo no teraz dobrze, i ludzie go wybrali. Dobrze, i ludzie go wybrali. W Unii Europejskiej i Polacy wybrali też Unię Europejską. Ja mówiłem przed referendum, żeby głosować na nie. Głosowałem w trakcie referendum akcesyjnego na nie i od tamtego czasu bez przerwy przy każdej okazji mam wiele powodów na nie i jestem ogromnym zwolennikiem polexitu, natychmiastowego. Ratuj się kto może i uciekaj stamtąd, człowieku, bo to jest dyktatura i niedobry system. Natomiast Tusk nie ukrywał tego ani przez sekundę, że on chce roztopienia państwa polskiego w państwie o nazwie Unia Europejska, nie w organizacji międzynarodowej. Ale to a propos tych pańskich powodów do głosowania na nie i do polexitu i tak dalej, to bardzo ciekawa informacja pokazała się kilka dni temu też również w polskich mediach i to nawet tych mediach, które do tej pory zawsze po prostu jak taki bęben za Unią, tylko Unia. Nagle okazało się i mam wrażenie, że tam pewna konsternacja nastąpiła, że Unia Europejska uzgodniła, to znaczy Rada Europejska i Parlament Europejski, że od 2027 roku, proszę sobie powiedzieć, to już jest za 3 lata, praktycznie zniknie obrót gotówkowy w Unii Europejskiej. To znaczy, będzie limit maksymalny do 10 tysięcy euro, to jest 40, w tej chwili 43-44 tysiące złotych i nie będzie wolno prowadzić żadnych innych operacji, czy płacić gotówką większych sum. Co więcej jeszcze, to jest górny limit. Wiele państw będzie mogło sobie wprowadzać dolne limity, na przykład 3 tysiące euro. Czyli okaże się... Nie, dolny limit na przykład zero. Zero, oczywiście, no ja mówię te... Bo przecież celem z Davos, a ci wszyscy chłopcy jeżdżą do Davos po dyrektywy od Klausa Schwaba, czy kto tam za nim stoi, oni chcą zlikwidowania gotówki, bo to jest brudne, przenosi choroby, Tedros jest przeciwnikiem gotówki, bo przecież maca pan pieniążek i ten pieniążek to przenosi wirusy i tak dalej, więc wszyscy mamy przejść na elektroniczne pieniądze, płaca ma być elektroniczna, wtedy łatwo pobrać podatek, bo jak ci pracodawca przelewa, to możemy zabrać połowę, można ukarać obywatela momentalnie, żadnej gotówki. To jest ich cel od dawna, nic w tym dziwnego nie ma, więc celem jest zero. A to, co pan mówi, to są takie cele negocjacyjne. Teraz podamy tak, to jest 40 tysięcy, to jest dla Lisickiego i Cejrowskiego, wiemy ile to jest, ale dla zwykłego robociarza to on nie ogląda takiej sumy w jednym kawałku, bardzo rzadko w swoim życiu, więc to jest abstrakcja. I
w demokracji, o której pan mówi, ta masa ludzi, która mogłaby zagłosować przeciw, nie zagłosuje przeciw, bo dla nich ten pierwszy poziom podany, 43 tysiące złotych, jest abstrakcyjny, czyli mnie nie dotyczy. To nie będę się angażował w protesty, w głosowanie. Ja nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, czy tak jest, bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, 10 tysięcy to jest górna granica i ona się będzie systematycznie zmniejszała. Jednak ludzie, jak sobie wyobrażą, że nie mogą zapłacić nawet kilku tysięcy czy kilkunastu tysięcy złotych, to jednak moim zdaniem to do nich przemawia. Tylko tutaj jest inny moim zdaniem problem z tym związany. Stop. Pan powiedział, jak ludzie sobie wyobrażą. Żyjemy w czasach, kiedy niczego sobie nie wyobrażają, tylko gotowe obrazki na Instagramie oglądają, gotowce. Wyobraźnia odchodzi w cień i dlatego ludzie sobie nie wyobrażą, tylko zorientują się, a kiedy się ludzie orientują, że coś się stało, to już się stało i już jest za późno. Właśnie tego czynnika brak. Wyobrażanie sobie przed, co mi będzie, jak mi będzie, źle mi będzie, gdy zlikwidują gotówkę. Pan sobie wyobraża, ja sobie wyobrażam i gadamy o tym, natomiast masa głosująca sobie nic nie wyobraża, tylko już się zorientuje za późno. Widzi pan, to jest ciekawa w ogóle historia, bo jeśli te plany zostaną spełnione, to mnie jeszcze dwie rzeczy uderzają. Po pierwsze, argumentacja, którą się posługuje Unia Europejska, ona jest powszechna. Argumentacja brzmi tak. To jest forma walki z praniem brudnych pieniędzy i w związku z tym, ponieważ wszyscy chcą, żeby nie było brudnych pieniędzy, to my to robimy w imieniu społeczeństwa. A po drugie, że to jest rzecz konieczna i tak się przed tym nie ucieknie, bo wszyscy to robią i wszyscy uważają, że tak będzie i tak dalej, i tak dalej. Czy z tego wszystkiego wynika, że znaleźliśmy się w systemie, ja mam naprawdę wrażenie, stopniowo co nawet gorszym niż system komunistyczny. Ja sobie przypominam, że pan też pewnie pamięta, jak w latach jeszcze 80. były bony, które zastępowały dolary, ale były też prawdziwe dolary. Były też oczywiście złotówki, czy tam polski pieniądz był, który był takim pozornym pieniądzem, bo ludzie tak naprawdę, był cały system, prawda, obchodzenia i oszukiwania tego. I teraz no jeszcze okazuje, były kartki, nie? Na żywność i tak, pieniądze nie znaczyły oczywiście. Nic. Tak. Nie mogłeś kupić kiełbasy, jeżeli nie miałeś znaczka polskowego. Ale dolary wtedy znaczyły coś. Dolary wtedy znaczyły. Marki i miały różną cenę niż bony. Ja byłem cikciarzem, to pamiętam dokładnie. Były różnice cenowe. Ludzie woleli kupować sztywne dolary, ale jak ktoś miał wymyślone już wcześniej zakupy w Peweksie za te bony, w specjalnych sklepach, w których za dolary i za bony można było kupować, no to jak już miał wymyślone zakupy, to czasami taniej kupował te bony, szybko leciał do Peweksu i kupował te dżinsy, które chciał. Ja, proszę pana, zapisałem sobie, oni uzasadniają likwidację gotówki w Unii Europejskiej walką z przestępczością zorganizowaną. Zorganizowaną, która jest rodzajem przedsiębiorstwa, stąd te pomyłki u mnie. Przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. I teraz zapisałem sobie, przecież terroryści i mafia nie piorą pieniędzy za pomocą gotówki, bo oni obracają większymi sumami i żeby wyprać pieniądze, to oni potrzebują systemu bankowego. Muszą wpuścić forsę do systemu bankowego, żeby ją legalnie wyjąć gdzieś z drugiej strony po kilku transakcjach. Pranie pieniędzy nigdy się nie odbywa za pomocą gotówki, tylko zawsze za pomocą systemu bankowego, więc to, co oni jako uzasadnienie podają, to jest bzdura. Jest bzdura i chodzi o kontrolę. No chodzi im o to, żeby po prostu każda transakcja, którą przeprowadza poszczególny człowiek, była bez przerwy śledzona i kontrolowana. Czyli mamy do czynienia z systemem rozbudowy kontroli i inwigilacji. I dlatego mi się to kojarzy. Mnie to, mam wrażenie, że to jest system znacznie bardziej rozwinięty niż to, co byli w stanie zrobić komuniści. Bo tamci próbowali ograniczyć i kontrolować przepływ pieniądza i zachowania ludzkie, a ci idą znacznie dalej. No ale tamci nie mieli narzędzi elektronicznych. Bankowość inna była wtedy i wtedy była jeszcze gotówka, była najszybszym narzędziem robienia transakcji, a nie banki. Ta walka z terroryzmem to kolejny idiotyzm, polega na tym, że mało kto myśli o tym, ile waży jedna stówa. Obojętne, czy to jest 100 zł, czy 100 dolarów, czy 100 euro, około 1 grama. No to
przecież jak oni obracają, żeby wyprać pieniądze milionami, to wie pan ile 100 tysięcy waży na przykład. To może pan wiedzieć, pan gazetę prowadzi. 100 tysięcy to jest bryła, 100 tysięcy złotych polskich. Bryła tej wielkości, która waży kilogram. Mhm. No a milion złotych czy dolarów to 10 kilo papieru. To żeby wyprać taką kostkę pieniędzy przepuszczając przez jakieś transakcje na bazarze, to kompletnie nie tędy droga. Mafia nie tędy myśli. Nie tak przez działa. Bazar wprowadza się fałszywe pieniądze, bo wydrukowało się u siebie w domu i trzeba je wyprać w pralce, żeby się trochę zmiętosiły i wyglądały naturalnie. I przez bazar się wprowadza, czyli kupuję marchewkę za 2 złote i ta reszta, którą mi wydali za mój papierek wydrukowany w mafii, to jest mój zarobek. Bo dostałem prawdziwe pieniądze w zamian za fałszywy. Natomiast nikt nie pierze milion dolarów, taka wielka kostka pieniędzy, w dodatku nie daje się wyprać przez bazar w stówkach, tylko w drobniejszym nominale, czyli milion dolarów nagle waży pół tony, żebym ja to mógł wyprać. Kompletne bzdury. Trzeba by było wozić to ciężarówkami w ramach prania. Nie, to jest kompletna bzdura. No to, jak mówię, chodzi o to rozszerzenie procesu kompletnej inwigilacji, żeby każdy nasz ruch, każda decyzja była śledzona i żeby w ten sposób można było nas kontrolować. Co mnie zresztą prowadzi do kolejnej, bo pan wspomniał tutaj już Tedrosa, nie powiedział pan, kim to jest, zakładam, że nasi widzowie wiedzą, kim jest pan Tedros. Poczeka sekundę. Zanim pójdziemy do Tedrosa na domknięcie tego tematu, że wszyscy to są zdrajcy, znalazłem coś takiego. Co pan znalazł? To kończy nasz temat dotyczący Unii Europejskiej, domyka go. I przechodzimy do Davos wtedy. Korwin Mikke napisał coś takiego. Nie dajcie sobie wmówić, że Unia Europejska nie jest państwem. W sensie, że już. Mhm. Unia Europejska posiada wszystkie atrybuty państwa, granice, walutę, obywateli, parlament, własne sądy. Państwa związkowe, czyli między innymi Polska, nie mają, mają tyle autonomii, ile zachowały w traktatach. I teraz pisze polityk, no super opozycyjny wobec układu. To trzeba zmienić, powrócić do EWG lub, uwaga co napisał Korwin, nawet Korwin napisał, lub rozważyć polexit. No jeżeli ekstremalny polityk skierowany przeciwko temu wszystkiemu, co nie lubimy, przeciwko odbieraniu ludziom pieniędzy, własności, przeciwko całej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, jeżeli nawet ekstremalny polityk typu Korwin-Mikke pisze, że polexit trzeba jeszcze rozważyć, no to znaczy, że wszyscy są zdrajcami. Bo nie, to znaczy, że pan musi wziąć sprawy w swoje ręce i stanąć na czele ruchu z jasnym, prostym, wyraźnym hasłem polexit. No, nie ma żadnej partii, która mówi nie wobec wyjazdu Tuska czy Kaczyńskiego na Ukrainę i propozycjom, że zrobimy wszystko za cenę własnej wolności, byle Ukraina weszła do Unii. Nie ma nikogo, kto mówi po prostu nie w swoich programach na te wszystkie rzeczy, które omówiliśmy przed chwilą. Tylko trzeba rozważyć polexit, trzeba pojechać się dogadać na temat traktatów klimatycznych, wynegocjować coś. Nie ma czego negocjować, ani nie ma z kim. Odcinki Boso przez świat z Peru oglądali państwo? I jeden był o czekoladzie i o kakao. I nie można było przez telewizor posmakować, ale teraz można. Oczywiście sprowadziłem kakao z Peru. I jest u mnie na sklepie kolonialnym, czyli sobie można pooglądać film. I posmakować, co pan Cejrowski miał w buzi po drugiej stronie ekranu. Nie, no ubogo jakoś. Na bogato ma być, proszę, będzie na bogato. Proszę. Tak mnie traktuje personel we własnym sklepie. Ubogo. No tak, ale to dobrze, to ja teraz zadam kluczowe i fundamentalne pytanie. Dlaczego pańskim zdaniem tak jest? Nawet państwa po podobnej przeszłości, blisko nas, nawet na Słowacji nastąpiła moim zdaniem realna zmiana polityczna. Ja już o tym mówiłem, no ale jeśli popatrzę na to, co proponuje pan Fico, to jest nowy premier Słowacji, on mówi wyraźnie, że pomoc dla Ukrainy jest ściśle uzależniona od tam respektowania pewnych interesów słowackich. Potrafi się pewnym rzeczom przeciwstawić, które do tej pory były oczywiste. U nas w ogóle to jest nie do pomyślenia. Dlaczego tak jest?
Brak mężczyzn to co, i męskiego wychowania. Odkładamy ten temat? Słucham? Odkładamy ten temat na później, na osobny odcinek? Jak to się Nie. Potrzebowałem chwili, zastanawiałem, miałem wahanie w sobie, bo nie chciałem nigdy mówić jakoś sam z siebie o bosaku, bo to ogólnie dobry chłopak. Pamiętam z dawien dawna go, że tam ogólnie dobry chłopak i serce z prawej strony i tak dalej. Ale co się z nim zrobiło, że w momencie, kiedy głosowali, czy zniszczyć Brauna, czy nie, on sobie w tym samym dniu wywiesił takie zdjęcie na swoim Twitterze, że zachował stołek marszałka. No to no tak, wszystkim tak. Chodzi o... Nie chodzi o Polskę, o kolegę, o Brauna, coś uratowało się, będziemy dalej wspólnie tworzyć prawo, napisać jakieś takie pierdoły saskie, że najważniejsze jest, żebym tutaj siedział na tym stołku, bo jak nie będę siedział, to nie będziemy wspólnie tworzyć prawa. No nie, Józef Piłsudski nie zapisywał się do parlamentów moskiewskich ani do pruskich, tylko walczył o niepodległość za cenę swoich stołków i swojej wolności, więc nie tędy droga, panie Bosak, że mam stołeczek i teraz możemy razem się dogadać na coś. Nie, no dobrze, ja wie pan, ja zadałem to pytanie, jakby to powiedzieć tak socjologiczno, metafizycznie wręcz, no bo ja patrzę na to z pewnym, trochę tylko pan to formułuje ostrzej. Ja używam innego języka, po prostu... Znaczy, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w Polsce nie może pojawić się siła polityczna, która by realnie kontestowała to, co my nazywamy tutaj systemem. Była realnie antysystemowa. No nie ma takiej siły w Polsce. Nie ma kościoła. Nie ma kościoła. Widział pan mszę trydencką i widział pan rozlazłe mszy w kościołach, kiedy wszyscy koncyliacyjnie próbujemy się dogadać w tym Novus Ordo i tak dalej. Nauczanie kościoła to jest Bóg Ojciec, który cię może ukarać, spalić może Sodomę, dotrzymuje obietnic. No wzór mężczyzny, Bóg Ojciec, wzór sprawiedliwości, że czasami należy się kara, czasami należy się mocne słowo. Przy okazji to jest cały czas miłość, bo ja to będę cię karał z miłością. Kościół nie naucza, księgi Hioba nie czytamy, że czasami warto stracić wszystko i ten stołeczek, panie Bosak. Ale pozostać wiernym. Kościół nie naucza o własnych bohaterach. Kardynał Wyszyński, obchodziliśmy jakąś rocznicę, wyprodukowali różańce, mam jeden taki, dostałem tam na beatyfikację czy coś. Był biało-czerwony, już się czerwone starło z niego, źle zrobiony, bo on w Chinach wyprodukowany. Więc jak nie ma kościoła, nie ma WF-mena, nie ma nauczycieli w szkołach. Jakbym był feministką, proszę pana, albo ministrem do spraw równości płci, to bym powiedział, że trzeba wywalić połowę nauczycielek ze szkoły, bo jest za mało mężczyzn, jest niedoreprezentacja mężczyzn. No tak, a ci, co są, to jeszcze są zniewieściali, no więc... Tak, i wszyscy no brudni żadnej pracy domowej, żeby mój Jasiu nie musiał w domu, tylko żeby mógł się trzymać stołka i Netflix oglądać na komórce. No nie ma męskich wzorców, księża boją się najmować ministrantów i stawiać wysoko poprzeczkę, nie ma szkół męskości. No dobra, w piłkę grają dziewczyny teraz razem z chłopakami na jednej lekcji WF-u. No to nie tak, nie ten rok. Nie ma mężczyzn, no to ma pan takie zdjęcie. Okay. To jest jedno, nie, no to jest, powiem tak, to jest wytłumaczenie, które ja uważam za w dużym stopniu prawdziwe i tłumaczące to zjawisko tej kompletnej niemocy, której tkwimy od lat i tej takiej pseudo wojny, która jest potwornie zażarta. Oni się nie, bo ona jest w tym sensie zażarta, że te dwie strony się nienawidzą. Znaczy wzięliby się najlepiej tam powywieszali, w łyżce wody utopili, ale tak naprawdę jak się przeniesie, jak się popatrzy na to z innej perspektywy, to ta wzajemna nienawiść nie jest realną różnicą polityczną, czy nie dotyczy interpretowania polskiego interesu, tylko to jest taka zapiekłość rodzinna, taka właśnie jak to czasem w takim klanie, no, się tam zwalczają do któregoś pokolenia, się nienawidzą. Folwark zwierzęcy Orwella. To są takie same świnie przy korycie, ja karmiłem świnie jako dziecko i one się potrafią gryźć po uszach, brat z siostrą z jednego miotu, o tę papkę, która jest w korycie.
Więc ta nienawiść, którą pan w telewizorze ogląda, to są świnie, te same ryje od lat, z tych samych list partyjnych i one się gryzą po uszach, bo któryś chapnął większy stołek, większy kawałek ziemniaka tłuczonego. No, ale to są nadal wszystko świnie z tego samego miotu. Z Magdalenki. O, z jednej maciory Magdalenki wszystkie są. Dobrze. Mieliśmy wspomnieć, więc wspomnijmy na chwilę, bo to ważna rzecz, że pan Tedros, bo mieliśmy przejść do Davos, więc przechodzimy do Davos, przynajmniej na koniec. Otóż w Davos pan Tedros, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosił, że nie jest, że właściwie pytanie o to, czy będzie następna wielka pandemia, ale znacznie większa niż ta, która była, jego zdaniem, to w ogóle jest pytanie błędne, bo to nie jest pytanie czy, tylko kiedy. I powiedział jeszcze, a ściślej mówiąc, nie on to powiedział, tylko to pokazał brytyjski Sky News, pokazał, że trwają prace przygotowawcze nad nową szczepionką, która jest przygotowywana na wypadek tego, kiedy pojawi się ta tajemnicza choroba, nazywana teraz chorobą X, dlatego, żeby w ciągu bardzo krótkiego czasu można było natychmiast wprowadzić szczepionkę. Przecież to wszystko jest jakaś totalna paranoja, a ludzie to łykają. Czyli trwają prace nad szczepionką na chorobę, której jeszcze nie ma, bo wiadomo, że ta choroba jak będzie, to będzie taka, że będzie się większa i bardziej niebezpieczna niż ta, która była i jeszcze już teraz można wyprodukować szczepionkę na coś, czego jeszcze nie ma. Tak, ale cele sobie stawiają takie, żeby na każdą nową chorobę groźną, która się pojawi, byli w stanie wyprodukować szczepionkę w 100 dni. No to można... No tak, to jest to. Można sobie stawiać takie cele, oczywiście, ale to jest cel mało naukowy, dlatego że fizjologia człowieka potrzebuje czasu. Przepoczwarzenia się komórek, implementacja czegoś, co wpuściliśmy w jednym miejscu, ma się rozejść po całym ciele i pojawić we wszystkich komórkach, to wszystko trwa swoje. Pan Bóg to stworzył i puścił w ruch i nie da się tego procesu przyspieszyć, włożyć człowieka do piekarnika i szybciej sprawdzić późne powikłania szczepionki wymyślonej w 100 dni. Więc to są, cele są nierealne. Tak jak my postawili sobie dzisiaj cel, że Polska ma wysłać kosmonautę na Księżyc w ciągu 2 lat. Samodzielnie. No nierealny cel, więc nawet nie gadajmy o tym. A propos Tedrosa, pierwsza rzecz, która mi się w oczy rzuciła, kiedy mi pan przysłał wycinki na ten temat, odpaliłem sieć i zobaczyłem więcej wycinków. Otóż we wszystkich tekstach, w nagłówkach, on się pojawia jako doktor Tedros. Tak, to prawda. Tak się pojawia. A to Tedros. Jest jego imię. Poszedłem szukać. Język etiopski nie istnieje, on jakoś tam się inaczej nazywa i było kilka. I ten gość jest doktor weterynarii. Kiedyś był aktywnym działaczem bojówki terrorystycznej, faszystowskiej, nawet nie komunistycznej. No ale dobra, doktor weterynarii Tedros Adhanom, drugie imię albo ojcostwa, i nazwisko ma Gebrejesus, jedno słowo. Ja podejrzewam, że ta prasa, która go promuje, tak się brzydzi Jezusem, że używają słowa Tedros, bo im Jezus im nie przechodzi przez gardło. A skąd taki obrzydliwy typ nagle Jezusem ma Jezusa w nazwisku? To jest ciekawe, bo Etiopia kiedyś była krajem urzędowo-katolickim. Mieli swój obrządek etiopski, ale kościół etiopski był pod papieżem. Dopiero potem cesarz Etiopii, chyba Haile Selassie, ześwirował i powiedział, że on chce być głową kościoła, tak jak Henryk VIII, i zniszczył ten piękny etiopski kościół, robiąc z niego sektę. No ale stąd tam Jezus w nazwisku i dosyć częsty. Byłem w Etiopii, kręciłem boso przez świat, to pamiętam. To jest zły człowiek, mimo że ma Jezus w nazwisku. To jest Tedros, a nie Jezus ten facet. A poza tym jest zwyczajnie głupi. Proszę przeczytać jego dowolne przemówienie z taką tezą Cejrowski, brzydko o nim powiedział, że jest głupi. Proszę przeczytać i jak państwo przeczytają 14 zdań z tego przemówienia, dojdą państwo do samodzielnych wniosków, czy on jest zwyczajnie po ludzku, no po prostu głupi. Proszę pana,
pan dobrze wie, tak jak i ja wiem, że na tych stanowiskach, to znaczy stanowiskach dyrektorów, szefów tych ważnych organizacji światowych, ONZ-owskich, bankowych i tak dalej, to co oni gadają, to jest po prostu gigantyczny stek banałów, sloganów, bredni. Wszystko to się kupy nie trzyma, jedno z drugiego nie wynika, zdania się nie łączą ze sobą, nie mają celu, konstrukcja przypomina rzeczywiście budowę CEPA, a wszystko to jest w takim tonie napuszonej troski o przyszłość i o tym, że on coś tam powiedział i to ma wielkie znaczenie. No nie ma żadnego znaczenia, bo to jest po prostu rzeczywiście głupota. No w takim świecie funkcjonujemy, a pan Tedros przede wszystkim myślę, że ma po prostu poparcie Billa Gatesa i innych wielkich tego świata. Powinien mieć poparcie Elona Muska. Elon Musk jest bardzo dowcipny i bystry i ja bym na miejscu Muska zatwitował, że pan Tedros miał na myśli rozprzestrzenianie się mojej platformy X, dawniej Twitter. Proszę się nie bać, do tego nie potrzeba szczepionki. Musi pan to sprzedać Muskowi. No nie jestem w Krakowie, Ben Shapiro pojechał, to prywatna wizyta. Musk poleciał do Krakowa, pewnie wylądował swoim jetem prywatnym i zostawił ślad węglowy. Nie wiem, co zostawił. Wiem, że ogłosił, że on również aspiruje do tego, żeby być Żydem. To jest jego w zasadzie komentarz po wizycie w Auschwitz. Nie szukałem jego korzeni w Afryce Południowej. Być może ma powody. Może ma. Ale też każdy człowiek poszukuje jakiegoś wyznania. I może uznał, że jego wyznanie jest bardziej handlowe i ma takie skojarzenie, jak wszyscy mają w Ameryce. I poszedł pobadać. A może... ponieważ odwiedził Kraków, może zostanie katolikiem. Bo nie tylko odwiedzi Auschwitz, a w Auschwitz już chyba był w ogóle, odwiedził muzeum, tam w tym muzeum są nie tylko Żydzi. Wystawę robili Polacy, w związku z tym tam się Kolbe się pojawia, proszę pana, w muzeum w Auschwitz i tak dalej, więc może Musk, który poszukuje swojego wyznania, może trafi do celi świętego Maksymiliana Kolbe i może tam pierwszy potrafi. Pierwszy raz widzę w panu taki optymizm. Naprawdę, co się z panem dzieje? To nadzieje na to, że Musk zostanie katolikiem po tym, jak był w Auschwitz. No dobrze, nie, jakby to powiedzieć, proszę nadzieja pana. Umiera ostatnia. Jest rzeczą miałem pustyną. Koleżankę, Falo która była w sekcie wspaniale. Baptystycznej i pojechała se do Rzymu pozwiedzać tę okropną katolicką katedrę świętego Piotra. Weszła i w drzwiach ją trafiło, powiedziała, to jest prawdziwy kościół. Teraz jest takim moherem, Amerykanka, jest takim moherem, mówi, jestem w domu. To ja przez całe życie głupoty czytałam i Luther nie ma racji, i ten drugi tam baran nie ma racji, nie, tylko tu jest racja. To prawda, wystarczy, znaczy pod warunkiem, że się nie trafi na papieża Franciszka i całą tą kamarylę, ale tylko do kościoła się przyjdzie. Cela świętego Maksymiliana Kolbe, moim zdaniem, no ma jakiś ryt świętości, bo jest cała relikwią. To prawda, ale zostawmy to w takim przecież razie. Przecież tam został umęczony męczennik. W związku z tym cała ta cela stanowi relikwiarz. Zgadzam się. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Ja mówię na razie o tym, co Musk na swoim X-ie, czy na Twitterze dawnym napisał. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy. Bye. Do widzenia. Dzień dobry. Tczew i okolice. Tczew i okolice to Kociewie. Chociaż z Malborka też do Tczewa można przyjechać na mój występ. 20 kwietnia będę miał występ. Ubrałem się na szaro, bo na Kociewie to jestem szary człowiek. Dlatego nie wyróżniam się jakoś. Tam mnie niektórzy znają, a to od podstawówki, a to jeszcze wcześniej, albo znają jakichś moich przodków. Do Tczewa zapraszam, ale na drugi występ. Pierwszy wyprzedany. Wspominam, dawno temu występowałem w Tczewie. Fajny bardzo teatr, dobra lokalizacja i ludzie się śmiali tak jak nigdzie indziej. Został mi ten występ, chociaż to już 10 lat minęło. W Tczewie 20 kwietnia są jeszcze bilety na drugi występ. Zapraszam z serca, to będzie ostatni występ na trasie wiosennej, więc zwykle jest jakiś specjalny, bo już nie oszczędzam żadnych sił ani więcej nie mam, czyli gram na full, tak czy owak. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl i w informacje wszelkie inne na mojej stronie cejrowski.com.